W studiu czwórki pojawili się już goście, Jędrzej Dądziło i Janek Rogus, organizatorzy Up to Date Festival. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się. Panowie, zacznijmy może od sprawy w czwórce bardzo ważnej, bo tak to się stało, że czwórka będzie miała własną scenę. Czwarta scena czwórki na tegorocznym Up to Date'cie. Ja się zastanawiam, jak to się stało, że czwórka będzie miała tam swoją scenę? Jak to się stało, Jasiek? Ty tam koordynujesz sprawy promocyjne. Stało się tak, że zaczęliśmy współpracę chyba 3 lata temu w ramach współpracy patronacko-medialnej i od słowa do słowa doszło do tego, że dobrze byłoby wypełnić naszą przestrzeń festiwalową polskim rapem i legendami polskiej elektroniki. Od słowa do słowa, a w tym roku czwarta scena czwórki wypełni naszą przestrzeń w tej części, która do tej pory była najbardziej biesiadna. Po prostu za dobrze się dogadywaliśmy, żeby nic z tego nie wyszło więcej. I ta, na tej scenie będą artyści, którzy też nie do końca, to nie jest taki klasyczne podejście do rapu, to nie jest taki staroszkolny rap, to nie jest też taka elektronika, jaką można było u was na festiwalu wcześniej zobaczyć, więc to jest takie wypełnienie pewnej luki, czy dobrze rozumiem? No, w sumie bardzo dobrze to ująłeś, bo my też to tak postrzegamy, to jest taki element programu, który gdzieś tam do tej pory się troszkę nie mieścił, dlatego że nam brakowało dodatkowej sceny. Teraz mamy dodatkową scenę i jeszcze ta estetyka, którą zajmuje się czwórka, bardzo pasuje do tej sceny, którą my chcemy gdzieś tam wkomponować w festiwal i voilà, mamy tą formułę, która właśnie zawiera taki bardzo nieszablonowy rap. Tak jakby bez takiego ulicznego, powiedziałbym, podejścia, tylko bardziej nietypowo. Chociaż pewnie jakieś padną tam ziomeczki, Elo, Żółwie i tak dalej ze sceny. To jest nieodłączne, aczkolwiek wszystko w ramach jakiegoś umiaru i na pewno ja bym ten line-up bardzo chętnie podsumował jako taki pozytywny, energetyczny line-up i będzie dużo fajnych brzmień, bardziej lightowych aniżeli ciężkich, ale jeżeli ktoś będzie chciał potupać i zdeptać sobie podeszwy, to też będzie mógł to zrobić. Oczywiście cały line-up, nie tylko czwartej sceny czwórki, ale także całego Up to Date'a znajdziecie na naszej stronie, więc wszystkich serdecznie odsyłam na czwórka online. Ale porozmawiamy trochę o samym programie festiwalu, bo ja co roku, patrząc na line-up, za każdym razem zastanawiam się, jaki jest klucz doboru tych artystów, bo patrzę na tę listę i może znam 3, 4, a uważam, że trochę znam się na muzyce, ale to jest przede wszystkim dla mnie odkrywanie. Z drugiej strony to jest jednak takie trafianie w punkt, bo ci artyści pokazują to, co się dzieje w muzyce, albo to, co się będzie za chwilę działo, to, co zaraz wypłynie. Jędrzej, jak ty dobierasz tych artystów? W połowie odpowiedziałeś sam na to pytanie, dziękuję bardzo. Wiesz, ja się bardzo cieszę właśnie, że jesteś jedną z tych wielu osób, które w naszym programie znają część line-upu, część artystów, ale i tak przyjeżdżają, bo o to chodzi w Up to Date, żeby pokazywać właśnie to, co jest świeże, fajne, nowe, wschodzące, to, co będzie, powiedzmy, bardziej nośne w przyszłości, a być może nie, ale jest wielu artystów, których byśmy wyłowili z historii naszego festiwalu, którzy teraz są gwiazdami. I dalej robią fajne rzeczy i my się tego absolutnie nie wstydzimy, że oni u nas grali. Jesteśmy dumni z tego, że oni na przykład u nas pierwszy raz grali w Polsce. No ale klucz jest taki, żeby właśnie szukać czegoś nowego, fajnego, ciekawego w ramach muzyki elektronicznej, czy też jakiegoś fajnego rapu. Ale nie zapominać też o takich artystach legendarnych, klasycznych, którzy jeszcze coś fajnego sobą reprezentują i których warto jest zaprezentować, bo ich nie było na przykład u nas na festiwalu, w tej części Polski, czy w ogóle w Polsce, czy na przykład oni wracają, albo warto jest przywołać najlepsze momenty ich kariery, tak? To absolutnie nie nawiązuje do odgrzewania kotletów, ale właśnie odwrotnie, chcemy pokazywać to, co właśnie nie jest tym kotletem. To w takim razie w tym roku w line-upie, czy jest artysta, na którego najbardziej czekasz? No przebierasz nóżkami jako fan muzyki. Oj kurczę, wielu jest takich artystów. Wiesz, powiem ci, że najbardziej chyba wyczekiwani są dla mnie ci artyści, których starałem się najdłużej zaprosić na festiwal. I na przykład takim artystą jest Geslotten Circle. I tak naprawdę ja nawet nie wiem, kim on jest, bo tak ukrywa swoją tożsamość i 4 lata pracy zajęło mi to, żeby namówić go, żeby przyjechał na Up to Date. Musieliśmy po prostu udowodnić mu, że to jest impreza, na którą warto przyjechać i że tam będzie odpowiednia publiczność, że będzie odpowiedni poziom organizacji i że może się czuć bezpiecznie ze swoją tajemnicą, tak?
Więc to jest ten artysta, na przykład też Marco Szatul, który ostatnio jest jednym z takich technosów, którzy najbardziej poetycko ujmują tą muzykę i na pewno zabierze nas w... Znaczy fajnie czas na pewno będzie można spędzić na jego secie, nie po prostu potańczyć, ale coś więcej łyknąć z tego występu. Ojej. Ojej, wiesz, ale dwóch artystów, na których czekasz, jest okej. Okay. Ja się też nad tym zastanawiam, bo powiedziałeś, że 4 lata zajęło ściągnięcie jednego DJ-a. Jak wygląda ta praca? Bo ci niektórzy producenci czy DJ-e, którzy przyjeżdżają, żadnych informacji o nich nie można znaleźć w internecie. Żadnego kontaktu. Jak się kogoś takiego ściąga? To trzeba mieć jakieś kontakty gdzieś zagraniczne, że hej, ktoś kogoś zna, żeby takiego, taką tajemniczą postać ściągnąć do białego stoku. Na Facebooku sprawdzałeś? A, jest kontakt do niego na Facebooku. Właśnie nie, akurat ten artysta to jest taki przypadek, o którym mówisz. Do gościa nie ma zupełnie kontaktu, nie ma swojego agenta. Nie zostawia do siebie namiarów, a jeżeli zostawia, to nie odpisuje. Mm. Tak jakby to puste adresy mailowe. Pozostające po prostu maile, pozostające bez odpowiedzi. Jego konto SoundCloud na przykład wygląda w ten sposób, że raz on wrzuca jakiś utwór, ale za 2 dni go zdejmuje, już nigdy go nie można posłuchać. Tak jakby jak mu się widzi, po prostu tak. Prawdziwy artysta. I akurat no to kosztowało trochę grzebania i właśnie szukania jakichś kontaktów kogoś, kto może znać kogoś, kto może znać kogoś. I dokładnie tak to się odbyło. No wręcz musiałem się wybrać do Berlina na spotkanie, żeby doprowadzić tego bookingu. I właśnie z osobą, która zna tą osobę. Mhm. Czyli tak jak spotkanie z jakimś gangsterem, że ktoś musi wprowadzić cię w jakieś środowisko, tak to wyglądało. Tak jak filmy może nie było tak, może nie było tak mroczno, nie trzeba było chodzić ciemnymi korytarzami, spotkać się w ciemnym zaułku, ale no, trzeba było pokombinować. Wydaje mi się, że Up to Date to jest też takie ogromne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o logistykę, ściągnięcie tych wszystkich artystów. To już dzisiaj z Jankiem rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że przyjazd do Białegostoku, temu termin nie pasuje, ten może zagrałby w inny dzień, godzina nie tak i nie tak i nie tak i nie tak. Cały ten proces, jak bardzo jest to ściągnięty w czasie? Czy początek tych wszystkich bookingów odbył się już pod koniec poprzedniej edycji? No tak jak historia 4-letnia pokazuje, to wiesz, tak jakby to trwa, ale no większość bookingów jest rozciągnięta na przestrzeni tego całego roku między festiwalami. My z powodów formalnych nie możemy podpisywać umów przed pewnym okresem czasu, ale rozmowy toczą się cały czas, więc ja myślę, że na początku października już będę prowadził pierwsze rozmowy z następnymi artystami i to, no, dopiąć te wszystkie szczegóły i spiąć to w całość, to jest gigantyczna praca, jeżeli tak popatrzysz na cały rok. To się rozciąga i oczywiście to jest praca ciągła, która gdzieś tam się pojawia. Teraz już są ostatnie takie szlify. Właśnie, ta praca się rozciąga, ale też festiwal się powiększa. Nowa scena, 4. scena 4, ale w zeszłym roku nowe miejsce, garaże Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Teraz myślę, że możecie już podsumować, jak ta poprzednia edycja wypadła, to nowe miejsce, jak zostało to przyjęte, no bo publiczność była trochę przyzwyczajona do takiego bardziej brudnego klimatu, trochę takiego bardziej podziemnego stylu, a tutaj nowy budynek w zupełnie taki nieszablonowy sposób został zagospodarowany. Jak wy podsumowujecie tę poprzednią edycję? Zanim ja się zacznę tutaj rozwijać nad tym, jak fajny jest stadion, to może niech Jasiek coś powie, bo też ma swoje doświadczenia z tym związane. Moja pierwsza edycja przy festiwalu była właśnie na Węglowej. Mhm. I przeniesienie się z tamtego miejsca, choć już nie w magazynach, a pod magazynami, na Stadion Miejski była ogromnym szokiem, bo tam mieliśmy właściwie wszystko, czego potrzebowaliśmy do pracy, bo mieliśmy świetne zaplecze, mieliśmy zadaszoną przestrzeń, dużo miejsca na to, żeby spędzić czas i odpocząć od muzyki, patrząc pod kątem festiwalowicza. Ale też nowe wyzwania, bo ta przestrzeń była większa, większy teren zajęliśmy. Trudniej nam się było trochę polatać. Dokładnie tak, trudniej nam się było tutaj odnaleźć w tej czasoprzestrzeni, bo to czasoprzestrzenią można byłoby nazwać. Ale generalnie patrząc na to, jak ludzie zareagowali na zmianę lokalizacji, to w dłuższej perspektywie czasu uważamy, że to była dobra decyzja, bo tutaj możemy sobie na więcej pozwolić. Na Węglowej nie moglibyśmy wstawić 4. sceny 4, bo nie byłoby na to miejsca. A tutaj infrastruktura pozwala na to, żeby zrobić to w godnych warunkach.
No też nawiązując do tego starego klimatu węglowej, to bardzo za nim tęsknimy i szukaliśmy właśnie takiego miejsca, które dawałoby coś też z takiego surowego klimatu. No też jest pod ziemią, no to jest najważniejsze. No to jest właśnie takie surowe też, betonowe i pamiętam nasze pierwsze wizyty na Stadionie Miejskim, gdzie rozmawialiśmy o potencjalnych planach przeniesienia festiwalu na stadion i w momencie, kiedy zatrzymaliśmy się na parkingach i ja powiedziałem pracownikom stadionu tutaj, to oni nie wierzyli mi się, że sobie żartuję. No gdzie na parkingu ktoś będzie festiwal robił, tak? Ale w miarę upływu czasu, w miarę rozmów to się okazało, że to miejsce jest super przystosowane do tego, żeby robić tam dużą imprezę. I jeszcze możemy bardzo zaskoczyć, nieszablonowo podejść do organizacji, bo mamy dwie główne sceny, które dzieli w zasadzie jedna ściana. Można przez 30 sekund przejść z jednej głównej sceny na drugą, równie dużą scenę i nie zasuwać 15 minut przez cały teren festiwalu. Dojście do punktu z jedzeniem czy z piciem zajmuje minutę. No jak chce się, to można właściwie być na każdej scenie i każdego artysty. Dokładnie. I to jest, nic sobie nie przeszkadza, tak fajnie koegzystuje w tej przestrzeni, a festiwalowicz nie musi się męczyć. Chyba, że chce sobie potańczyć. A jak wyskoczyliście z tym pomysłem, żeby zrobić to w garażu Stadionu Miejskiego, to urzędnicy nie mówili, halo, pobrudzicie stadion, czy coś zepsujecie, czy to nie było żadnych jakichś takich obaw? Powiem więcej, to jest WIPowski stadion naszej białostockiej drużyny piłkarskiej, więc... Oczko w głowie. Obawy na pewno były. No jest też nowy obiekt, kosztował na pewno dużo pieniędzy, więc włodarze patrzą na niego tak bardzo, bardzo ostrożnie. I na początku tak jakby docieraliśmy się ze stadionem, bo oni nie wiedzieli do końca czego się spodziewać. My byliśmy chętni przejść przez wszystkie procedury, ale jak usłyszeliśmy, że na każde wbicie gwoździa, na każde wkręcenie kołka będziemy musieli uzyskać pisemną zgodę, to się trochę załamaliśmy. Z czasem nabraliśmy do siebie na tyle zaufania, że się okazało, że wcale nie trzeba tego tak robić i mogliśmy zmodyfikować przestrzeń naprawdę mocno, a stadion na tym nie ucierpiał koniec końców, bo jest dalej nietknięty i wygląda tak samo jak przed imprezą, więc no my się wykazaliśmy jako organizatorzy, a Stadion Miejski i jego zarząd dał nam tak dużo, dużo zaufania, więc jest super. Wy podkreślacie to, że ten festiwal ma taki charakter DIY, że wszystko robicie sami, że to jest takie impreza zorganizowana przez grono znajomych, po prostu to wszystko jest napędzane pasją. I to też przy organizacji, przy samym wystroju, zarówno na stadionie, jak i na Węglowej było widać. Ja się zastanawiam, ile osób przy całym tym projekcie pracuje, no bo ta dekoracja była ogromna, naprawdę tego było bardzo dużo i wasza grupa nie jest jakaś duża strasznie. No w tej chwili siedzi tutaj, no można powiedzieć, 1/3, 1/4 zespołu takiego trzonu organizacyjnego, który pracuje przez większość czasu w roku. No ale przed samym festiwalem, jak już są montaże i tak dalej, no to już jest około 200 osób. Bez naszych wolontariuszy to byśmy zupełnie nie dali rady. Ale czy wy działacie tylko na zasadzie wolontariatu, czy też zatrudniacie ludzi? Czy wszystkie osoby, które pracują przy festiwalu, to wolontariusze? Śmieję się, bo wiesz, nieważne jak bardzo oddany masz wolontariat, nieważne ile ludzi masz w tym wolontariacie, mamy mnóstwo bardzo oddanych ludzi, ale jeżeli trzeba posprzątać o 7 rano po festiwalu i załadować 2 tiry scenografii, to nawet najwięksi, najtwarci zawodnicy niestety wymiękną i trzeba komuś zapłacić, żeby ci pomógł to zrobić. Bo to jest z reguły niedziela po sobotnim tak. festiwalu, który kończy się o 7 tak. rano. Więc no też nie jesteśmy w stanie zmusić ludzi do tego, żeby robili takie trudne rzeczy, kiedy tym wolontariuszom też się należy to, żeby się pobawili na tym festiwalu i skorzystali z tego dzieła, które współtworzą. No ta odpowiedzialność kończy się na nas, więc my już nad nami nikt nie ma litości, tak? Mówiliśmy o stadionie bardzo dużo, bo to jest ten centralny punkt, ale bardzo dużo rzeczy także będzie działo się w białostockiej filharmonii. Tak, w budynku Opery Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej. To jest ten nowy budynek zaprojektowany przez profesora Budzyńskiego, który powoli zaczyna współgrać z okolicą naszego miasta i zarasta zielenią, tak jak to miało być w założeniach. Tam pierwszy dzień centralnego salonu ambientu.
stamtąd też później transportujemy naszą komunikacją miejską ludzi na stadion. Czyli komunikacją miejską pod szyldem, znaczy linii Pozdro Techno, która wjedzie właśnie na stadion. Dokładnie tak, to pierwszy dzień. Tam dzieje się dużo, tam w sali kameralnej dającej możliwości, ogromne możliwości akustyczne i dla odbiorców, którzy przychodzą na tą muzykę, za zanurzenia się w otchłani dźwiękowej ambientów. A drugi dzień to nowa lokalizacja, tam jeszcze nas nie było. To jest Muzeum Rzeźby imienia Alfonsa Karnego w Białymstoku. W samym centrum miasta, przy ulicy Świętojańskiej, stara mieszczańska kamienica, w której dzisiaj mieści się muzeum, a my podczas słuchania w otwartej przestrzeni ogrodów okalających ten mały pałacyk będzie można też przejść i rzucić okiem na to, co dzieje się w muzeum, czyli podziwiać sztukaterię, podziwiać oryginalne papierowe tapety, a czy piękne plafony, które zdobią sufit. Ale się wykułeś. Napisane to ma gdzieś. Powiedzieliście o autobusach. To jest też bardzo ważny aspekt festiwalu, bo współpracujecie z różnymi organizacjami. Współpracujecie z Politechniką Białostocką na przykład. Czy ten taki lokalny charakter ułatwia organizację festiwalu, że tych się zna i to idzie tak efektem trochę śnieżnej kuli? No, w tej chwili w Białymstoku jest nam stosunkowo łatwo doprowadzić do współpracy z kimś, ponieważ już wszyscy wiedzą, co to jest Up to Date Festival. Oczywiście doprowadzenie do takiej sytuacji trwało kilka lat, no ale cieszymy się, że możemy właśnie współpracować z Politechniką Białostocką, że możemy współpracować z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, z urzędami, tak? Bo samorządy też nas wspierają nie tylko w różnych kwestiach formalnych, ale też finansowo. I tych partnerów jest mnóstwo, lokalne media, więc nam jest łatwo, ponieważ już się wszyscy znamy i budowanie czegoś wspólnie też wszystkich nakręca i wszyscy chcą dołożyć tą cegiełkę do Up to Date, bo to jest nasz festiwal oczywiście lokalny, ale też jednocześnie będący wizytówką dla przyjezdnych ludzi, bo większość naszej publiczności to jest przyjezdna publiczność i z Polski, i z zagranicy i ten lokalny trzon jest, ale to już nie jest tylko impreza dla białostoczan. A początki były trudne? Bo teraz jest łatwo, bo już tak, jest super łatwo, naprawdę tak. Siemanko, że wchodzę i załatwione. A dokładnie. Początki były trudne? Na początku był taki power i taki amok, żeby coś zrobić i też taka trochę naiwność i niewiedza, jakie to jest trudne. Ile rzeczy trzeba. Tak, że po prostu się szło przez pierwszy problem, drugi problem, trzeci problem i w pewnym momencie się dobrnęło do takiego etapu, że już nie można się wycofać. Okej, jest trudno? Ale robimy to do końca i tak naprawdę najcięższa była nauka i na przykład poznawanie wszystkich meandrów prawnych, które są no, dla ludzi, którzy wcześniej nie robili dużych imprez, na przykład imprez masowych, tak? I tu trzeba znać ustawę i tak dalej, to nie jest ciekawe, no. To nie jest ciekawe czytanie paragrafów i wykuwanie tego na pamięć, żeby po prostu zrobić imprezę zgodnie z prawem. Ale przy 8 edycji ta papierkowa robota idzie już wam łatwiej, tak jakoś sprawniej, czy dalej to jest tam przeglądanie tych papierów, podpisywanie, załatwianie i kolejki w urzędzie? No w tej chwili już jest osoba, Maciek, który jest kierownikiem produkcji, który ma to w małym palcu i tak naprawdę mi się wydaje, że robi to prawie że automatycznie, bo dobrze wie, co trzeba zrobić, żeby spełnić wszystkie wymogi. To porozmawiamy teraz o modzie, może w takim razie. Kącik modowy się pojawia, bo na festiwalu będzie można zobaczyć ekskluzywną kolekcję, która opiera się na ubraniach z drugiej ręki, czyli takie ubrania customizowane przez was, dobrze rozumiem. Można było to już zobaczyć na Audio River, ale druga okazja, żeby w takie ubrania się zaopatrzyć, będzie właśnie na Up to Date. O co w tym wszystkim chodzi? No to jest tak jakby przedłużenie tej idei robienia przez nas ciuchów pod marką Pozdro Techno. I w pewnym momencie stanęliśmy przed pytaniem, co zrobić z tym dalej, żeby to nie zjadło swojego ogona, bo wszyscy chcieli już kupować Pozdro Techno, mieliśmy sklep online i wycofaliśmy się z tego pomysłu, bo po prostu te rzeczy nie wnosiły nic nowego do tej kultury. I nie chcieliśmy, żeby to się trochę tak rozmieniło na drobne. I Karolina Maksimowicz, nasza koleżanka, z którą współpracujemy przy różnych scenografiach i instalacjach artystycznych, a także przy tej marce Pozdro Techno, wymyśliła taki sposób, żeby pojechać do Szmateksów, znaleźć jakieś perełeczki
i przerobić to na nasz białostocki up-to-date'owy styl. Kurtka z dywanem na plecach. Na przykład. I lustrzanym napisem Pozdro Techno. I takie właśnie bardzo wykręcone, ciekawe rzeczy. I to się okazało być takim hiciorem. Tak się ludziom spodobało, że my po raz pierwszy pojawiając się z tym na festiwalu Audio River, praktycznie wszystko wyprzedaliśmy. Właściwie wyprzedaliśmy wszystko. I na up-to-date'cie potem też wyprzedaliśmy wszystko. I w tym roku robiliśmy też na Audio River, sytuacja się powtórzyła. No i ostatnia okazja w tym roku będzie na up-to-date'cie, żeby się zaopatrzyć w takie dziwactwa. I na przykład wyjść ze swoim szalikiem Pozdro Techno. Czyli to jest każde ubranie jest tylko w jednym egzemplarzu i mamy stuprocentową pewność, że nie zobaczymy w czymś takim nikogo na ulicy. No szalików będzie więcej. Szalików będzie więcej, ale rzeczywiście ubrania z kolekcji Pozdro Techno Deluxe, szmatek z Deluxe, są produkowane tylko i wyłącznie w jednej sztuce, tam nie ma mowy o tym, żeby coś się powtórzyło. No, no i oczywiście będzie można też kupić klasyczną kolekcję ciuchów znaną już sprzed kilku edycji. A torba bosówka powróci? Może. Może, dobrze, to trzeba przyjechać na festiwal, trzeba zobaczyć. Dokładnie. Widzimy się pod czwartą sceną czwórki, mam nadzieję. No, jak nie przyjdziemy, to pewnie dostaniemy bęcki. Właśnie. Jędrzej Dądziło i Janek Rogus byli razem z nami, organizatorzy Up to Date Festival. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Czwórka. Brzmi dobrze.